No i stało się w końcu to, o czym nieoficjalnie mówiło się od kilku miesięcy. Władze Legionowa oraz przedstawiciele hotelu Warszawianka w Jachrance na wtorkowej konferencji prasowej oficjalnie potwierdzili, że reprezentacja piłkarska Grecji wybrała powiat legionowski na centrum pobytowo-treningowe podczas Euro 2012. Prezydent Smogorzewski, który w poniedziałek odebrał certyfikat potwierdzający ten wybór, mógł więc w końcu odetchnąć z ulgą. Że w końcu będziemy mogli oficjalnie o tym mówić. Bo do tej pory, gdzieś od dwa miesiące temu pojawiła się informacja ważnej instytucji, o Polskiej Agencji Prasowej, że Grecy wybrali Legionowo, ale spółka Euro 2012 Polska zakazywała nam mówić do czasu tej wielkiej gali, która wczoraj miała miejsce. Wtorkowa konferencja prasowa dotyczyła przede wszystkim tego, jak ten atut zostanie w najbliższych miesiącach promocyjnie wykorzystany i jaki jest aktualny stan przygotowań. Myśmy naprawdę, powiem szczerze, niewiele włożyli, żeby tą imprezę tutaj przyciągnąć. Właściwie nie zrobiliśmy absolutnie nic, nie wydaliśmy ani jednej złotówki, które byłoby tylko i wyłącznie pod Euro 2012. Wszystko, co robiliśmy, i tak mieliśmy zrobić, część zrobiliśmy po prostu wcześniej i wszystko to będzie służyć naszym mieszkańcom. Te inwestycje to m.in. remont kilku ulic w okolicy stadionu, wymiana ogrodzenia i płyty na głównym boisku oraz modernizacja szatni. Większość tych prac już dobiegła końca. W centrum pobytowym w Jachrance również praktycznie wszystko jest już przygotowane na przyjazd greckich piłkarzy. Do ich dyspozycji są najnowocześniejsze pokoje typu deluxe, znajdujące się w nowym skrzydle hotelu. Pokoje bardzo komfortowe, nowocześnie wyposażone, nowoczesny design, oczywiście klimatyzowane. Całe trzy w zasadzie piętra będą tylko i wyłącznie dla reprezentacji. Oczywiście będą również korzystali z salek konferencyjnych na swoje spotkania przedmeczowe, spotkania taktyczne i również przedtreningowe. Do ich dyspozycji będą również trzy restauracje i aquapark. Natomiast do swojej wyłącznej dyspozycji będą mieli kręgielnię, bilard i jeden z barów. Jak więc widać, greccy piłkarze na brak wygód nie powinni narzekać. O to, aby pobyt w powiecie legionowskim również dobrze wspominali kibice, zatroszczą się samorządy. We wszystkich gminach mają się pojawić punkty informacyjne. W planach jest także wydanie wielojęzycznego informatora, mapki i uruchomienie strony poświęconej Euro 2012. Najpierw jednak trzeba tych kibiców zainteresować regionem Jeziora Zegrzyńskiego. Przygotowujemy w związku z tym specjalne materiały, które chcemy dystrybuować poprzez Warszawskie Biuro Turystyki, z którym już nawiązaliśmy kontakt, przez miasto stołeczne Warszawa. Nasze materiały będą, zarówno informacje, które przygotujemy, jak i materiały drukowane będą kolportowane. Chcemy też się przygotować z odpowiednią szatą materiałów promocyjnych internetowych, stron, fanpage'ów i obecności w portalach społecznościowych. No a poza tym przygotowujemy się już w marcu do wystawienia stoiska regionu Jeziora Zegrzyńskiego na największych w Europie targach turystycznych, ITB Berlin. Władze Legionowa pomyślały też o tym, aby Euro 2012 było świętem dla wszystkich mieszkańców miasta. W ramach akcji promocyjnej zaplanowano m.in. comiesięczne spotkania z gwiazdą polskiej piłki, turniej piłkarzyków stolikowych, międzyszkolny turniej piłkarski oraz naukę języka greckiego na Facebooku. Piłkarze reprezentacji Grecji będą też gośćmi specjalnymi Dni Legionowa, a w akcji będzie można ich obejrzeć podczas treningu otwartego.